forum możemy zatem rozpocząć, bo mamy, przypomnę, za 67 minut kolejną komisję, rozwoju. Dzisiejsza godzina komisji była zmieniana właśnie z uwagi na bogactwo, porządku komisji rozwoju. Więc w dniu dzisiejszym, to nietypowej i nieoczekiwanej godzinie, ale to nie niemniej, jest mi bardzo miło Państwa powitać. A zaczniemy od. Zacznijmy od początku. Postawię się w miejscu. Macie Państwo porządek? Nie ma porządku. Dobrze. W porządku są oczywiście tylko dwa punkty. Jeden punkt do ciągu dalszych prac nad projektem uchwały oraz sprawy wniesione. Czy jakieś uwagi do porządku? Jeśli nie, to rozumiem, że nie ma tutaj sprzeciwu. Tak, bardzo proszę. Ja składam następujący wniosek, żebyśmy żeby pan mecenas poinformował nas, w którym momencie, gdzie zostały zmiany dokonane, w odniesieniu do tego dokumentu, do tych wniosków, które już wypracowaliśmy, żeby nie wracać po kolei znowu do tego, co już jest przyjęte przez komisję. Nie ma sprzeciwu, jak widzę. Dostaliśmy to myślę, że będzie dostępny na każdej, nie wiem, ze sobą, czy jest. Tak. Nie otworzy się jak w telefonie, w komputerze. Potrzeba? No statut jeszcze. Nie, ja sobie otworzę tak w komputerze. Statut? Ale to już może myśmy już przepracowali. Już tam, że jest, są plusy, jak już takie. No nie, to pan wtedy rozdał. Nie, tam ustawy mieliśmy drugie. Bardzo proszę, pani mecenasie, wobec tego. To tak, państwo, otrzymamy wersję szóstą projektu uchwały w sprawie zmiany statutu miasta Lublin. I w stosunku do tego dokumentu, którym ostatnio opracowaliśmy, to są następujące modyfikacje i zmiany. Dotyczy to oczywiście paragrafu pierwszego, punkt 14, punkt czwarty został przesunięta numeracja, czyli krótko mówiąc po punkcie E, gdzie mówi się o punkcie czwartym, chodzi o podejmowanie uchwał w sprawie kary w ulicy, to tutaj dodany jest kolejny punkt czwarty, którym brzmieniu, że w paragrafie 14 dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu. To jest ustęp trzeci. Rada może podejmować uchwały w sprawach nadawania nazwy innym terenom publicznym nie wymienionym w ustępie drugim punkt 14. To jest właśnie to przez Państwa ta propozycja przyjęta na ostatnim posiedzeniu i sprowadzamy tego dokumentu i siłą rzeczy w całą numerację nam się przesunęła o jeden punkt. Ale mam pytanie od razu. Nie, ta nazwa tutaj jaka jest innym terenem publicznym. To dyskutowaliśmy na tym. Ale publicznym, chodzi mi o samo to słowo. No mamy tu na myśli skwery, nie, ja wiem, ale publiczne, bo tu nie ma i zgadza się, tylko chodzi mi o to, że słowo publiczne. Na przykład ktoś. Nie będzie za Kowalskiego. No, na przykład Kowalski powie tak, ja udostępniam, mam kawałek wąwozu. Ja mam taki przykład na Botaniku, nie? I wiem, że tam są właściciele, bo chcemy coś urządzić i on mówi, że on udostępni teren. Więc będzie to teren publiczny, ale nie, prywatny. Nie, nie będzie to teren publiczny ze względu na status własności. Ale właśnie, pytam, czy zapis słowo publiczny, nie? Proszę. Jeżeli to będzie słowo dać nazwę, ma charakter niepubliczny, mieszany, też tak się może zdarzyć, kiedy wymagaliśmy zgody właścicieli, dysponenta tego obszaru, no to po to plan by nie podlegał. A no właśnie, żebyśmy nie zamknęli możliwości takiej oto, że jeżeli będzie nie sytuacja taka, że będzie to jakiś tam kawałek terenu prywatnego, tam zgody, ale powiedzą, że to mamy teren publiczny, więc
czy tu nie należy, to w tej chwili nie rozstrzygniemy, ale taką wątpliwość... Możemy tutaj przyjąć pozycję szerszą, nazwę innym terenem. No, żebyśmy nie zamykali drogi. Bo... Te teoretycznie mogą być i publiczne, i publiczne z prywatnymi, pod, tak. Jeżeli mamy zgodę właściciela. Jeżeli to... będzie zgoda. Nie, inne za zgodą właściciela, czy w ogóle można... Bo to, co wpisaliśmy, to i tak nie zamyka. Nie zamyka się. Chodziło o to, żeby jeżeli nazwiemy coś, co nie jest wymienione wcześniej, a co mogłoby... Ale jest wyraźnie innym terenem, publicznym tylko, wymienionym. A to nie zamyka, tak czy inaczej nie zamyka. Bo no. Moją intencją, skoro w punktach wcześniej jest napisane wprost, że można takim i takim ulicą, jak tam było napisane, czy nie mam tych zmian. W mocy programu publicznego. I wewnętrznym, czyli stary w dróg. A tu inny, ale jest powiedziane publicznym. Ale i tak ustaliliśmy, że stan prawny pozwalał. Tylko, że narażalibyśmy się, jeżeli takiego zapisu, który teraz został wprowadzony, by nie było, to narażaliśmy się potencjalnie na to, że ktoś mógłby, więcej mogło być zaskarżeń, jakiś... Ja rozumiem tylko, żebyśmy nie zamykali tylko do terenu publicznego, o co pytam, bo może być tak, że jest wąwóz i zechcą nazwać jakiś ten wąwóz placem i tam będzie jakaś część niewielka, bo ja znam realia i rzeczywistość na Botaniku. Nie, tam nigdy nie będzie, bo jest wąwóz, są to tereny prywatne w większości i ktoś może nie chcieć sprzedać miastu, no różne są sytuacje. I żeby nam nie zamykało drogi i możliwości nadania nazwy. Część jest terenu publicznego, jakiś tam skwerek czy manenka część nie jest publiczna, żeby nie blokowała, bo ten ktoś powie, przepraszam, to jest moje prywatne, mimo że ja pozwalam, żeby tam urządzić, ale nie życzę sobie nadania nazwy. Więc ja bym tutaj jednak jeszcze rozszerzyła, pan mecenas ma jakąś propozycję. Prawo, tworzymy prawo miejsca, żeby nie było znowu tak. Jako pojęcie publiczne rozumiemy, że rada, że gmina w ogóle jest dysponentem tego obszaru. I tutaj tylko na mocy ustawy, statutu tworzymy podstawę do tego, aby nadać ten nazw. Tak? Zakładając, że nie wchodzi w zakres taki, który wynika z ustawy. Prawo z ustawy nam wynika to, co mamy tutaj w tym przepisane w punkcie 14, że może podejmować uchwały swoje terminy miasta oraz nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Tak? To jest przepisana norma z ustawy o samorządzie gminnym. I problem polega na tym, że jeżeli ten obszar, który chcemy, będzie jakąś nazwą, nie wchodzi w kategorię dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, no tutaj jest problem podstawowy. Mówiliśmy, że tutaj w takim przypadku mogła być ta podstawa ogólna, 17.1. Ma potrzeba, gdyby wskazanie takiej podstawy w statucie. Taki pomysł został wypracowany na ostatniej komisji. Ale mowa to o terenach publicznych, czyli w domyśle takich, gdzie dysponent, tam jest gmin, gdzie ten, to pojęcie publiczne wykreślimy, może rodzić to pewne dodatkowe jeszcze wątpliwości, czy tutaj jest statutowo. Nie wprowadzamy normy, która bez zgody właściciela będzie mogła uzurpować swoje prawo do dawania nazwy. Trzeba by już te normy wpisać z zastrzeżeniem zgody osoby władnącej. To zaczyna być problem kolejnych definicji. Publiczne ja bym zostawiła, tylko że jakby dopisać i może nie. Ja myślę, że. No w tym momencie, panie mecenasie, panie przewodniczący. Słuchajcie, ja to się zastanawiam, czy już tam w tym momencie. Tylko, że ja się boję teraz z kolei w drugą stronę, że jak napiszemy tak, to zaraz szczególnie nasi koledzy z drugiej strony przeczytają, aha, można tak. No to nazywajmy teraz wszystkie. Tak, wszystkie paski, no. Które będą gdzieś jakimiś malutkimi paseczkami, powiemy to teraz sobie możemy to nazywać. A jeżeli będzie jakiś taki wyjątek, to nie będzie częsta sprawa, żeby coś nazywać, co jest prywatne, bo to już wymyślamy sobie sytuację, która może raz na 10 lat nastąpić. Jeżeli taka sytuacja będzie, to w ramach tego paragrafu 18
z ustawy, tak, dobrze cytuję. Na podstawie tego będzie można taką nazwę w porozumieniu z właścicielem danych. Natomiast... I ona na pewno pozwoli, jeśli... Natomiast... Bo część tam jest pobocza. Natomiast sfery pracy nazywamy często, one nie były wymienione i narażalibyśmy się, jeżeli by komuś nie pasował patron, narażalibyśmy się na to, że zaraz byłyby zaskarżenia, bo wprawdzie byśmy pewnie wygrywali wszystko w sądzie, natomiast poza to sądu było. Myślę, że norma w statucie powinna być taka, która nie wchodzi w zakres pracy innych osób. To taka korekta tylko literowa. To tak w dotychczasowym paragrafie, w punkcie 13, czyli teraz będzie obecny 14 punkt. Tak. Inicjatywę uchwałodawczą posiada. 14 punkt. Ustęp 4 jest wymieniony. Zapomnieliśmy tutaj o przewodniczącym, że projekt uprawnić rzeczy z przewodniczącego Rady, Grupy Rady, Komisji Gospodarczej, żeby tak dokładnie cała ta grupa, która jest w ustępie pierwszym, podjęta inicjatywą, to tutaj w ustępie czwartym, również przewodniczący wnoszą stronę taką część. Jeżeli przewodniczący komisji taki projekt zgłosi, to również zostaje przekazywany do głosu przez Radę Miasta. To jest taka korekta drobna. Potem w kolejnym punkcie 14, obecnie 15, dotyczący paragrafu 61, tam był lapsus, bo z zastrzeżeniem ustępu 4 zamiast ustępu 5. Jest już w ustępie. I tutaj jeszcze przy okazji od razu nie powinna być też z dużej litery radnych, głosowań radnych, więc tutaj też w najbliższej wersji to jest literówka. Tutaj powinno być z litery pojęcie radnych. Potem jeszcze mieliśmy też taką literówkę w kolejnym stanie, w ustępie drugim. Rada może zgłosić, bo rady. A gdzie? Co było to rady? Dużo mi to. Którym punkcie? A który? Tak, to takie literówki. No, no, jasne. Jeszcze w punkcie 18, obecnie 19, dotyczący nowego paragrafu 83a. Tutaj był członkiem komisji. Komisja za 3 literówki. Więc tu już mówię, takie były korekty w tej wersji 6. Poza tymi literówkami, nie merytoryczna, była tylko ta zmiana właśnie nadawania nazwy innym terenem publicznym. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy jeszcze są jakieś pytania do całokształtu, bądź jakieś uwagi, wnioski? Procedowane punkty panie zaspokoiły oczekiwania naszych pan. Tak, jeśli można, bardzo proszę. Przeglądaliśmy jeszcze tę zmianę. To zmiany ustawowe, tak? No, zmiany ustawowe to mówimy całą rzecz. Czyli w konsekwencji gdyby tej regionalizacji, z wydaniania od uśledzenia rady, głosowania i tak dalej. No, już raz powiem. To jest taka propozycja odnośnie zmiany treści w punkcie 6 dotyczącym do paragrafu 26.647. To chodzi o ten tryb zwoływania sesji. Punkt szósty dotyczy paragrafu 26.647. Tu mamy tak, w terminie miejscu proponowanych porządku obrad sesyjnych zawiadamia się radnych najpóźniej w 7 dniu, czyli w naszej praktyce byłoby to w czwartek poprzedzający czwartek sesyjny. Tak?
przed terminem sesji w formie elektronicznej lub w inny skuteczny sposób przesyłając zdanie materiałowe do porządku obrad z zastrzeżeniem ustępu 5. I w ustępie 5 tutaj konstrukcja była analogiczna jak dotychczas, że zawiadomienie było konstruowane w momencie, kiedy pojawiły się materiały dotyczące zmian uczniów. Jest z naszej strony taka propozycja, żeby z tego zawiadomienia zrezygnować, bo w praktyce sprowadza się to tylko do przesłania materiałów dotyczących zmiany w budżecie. Tym bardziej, że tymi zmianami, które tu są zaproponowane, my usankcjonowujemy harmonogram posiedzeń Rady przyjęty przez Radę. I każdy wie, w jakim terminie ta sesja najbliższa, czy w ogóle sesje takie zwyczajne, mają się odbywać. I one determinują inicjatywę uchwałodawczą poszczególnych osób, prezydenta Rady, czy nawet obecnych, to znaczy przyszłych próby Rady, też będą miały inicjatywę. A w naszym jeszcze stopniu do teologii przewodniczącego komisji. Więc propozycja jest taka, że żeby ten ustęp piąty miał takie brzmienie, że nie zawiadomienie, tylko materiały dotyczące zmiany budżetu przesuwa się Rady najpóźniej w 14 dni przed terminem sesji, o ile projekt uchwały w tym przedmiocie wpłynie do Rady na co najmniej 14 dni przed terminem sesji przewidzianym w harmonogramie posiedzeń Rady. Czyli w rezultacie prezydent, znając harmonogram pracy Rady, jeżeli chciałby, aby dana uchwała dotycząca zmiany budżetu pojawiła się na najbliższej sesji, przesyła najpóźniej na 14 dni, czyli w środę poprzedzającą tygodniową sesję, znaczy na czwartek. I wtedy przewodniczący nie zawiadamiałby o posiedzeniu Rady, tylko przesłałby ten materiał. Bo w zasadzie cała idea tutaj przesłania wcześniej materiałów jest tylko taka, bo radny wcześniej mi materiał do zapoznania. Okej, a jak to się ma do autoprawa? Czy to nie wykluczy później możliwości jakichkolwiek autoprawy? Ale co nie przeszkadza? To jest tak samo jak operacja. Ja jednak uważam, że słowo zawiadomienie powinno być. Po przesłaniu materiałów, ja przepraszam, ktoś powie, ja nie muszę sobie wpisywać. Ale dobrze, a jak będzie przewodniczący, który uzna inną pracę, czy ustawowo jest to obowiązek opracowania harmonogramu? Pytam. Nie, w statucie mamy obligatoryjnie, gdy tu przyjęto instytucję, harmonogram posiedzenia Rady. Rada przyjmuje ten harmonogram. To jeżeli jest obligatoryjnie. Przewodniczący jest zobowiązany do sformułowania, zgodnie zresztą z kolejnym to paragrafem 32, mamy to. No, jeżeli jest, zgodowane są w terminach ustalonych przez Radę, harmonogram posiedzeń Rady lub terminach ustalonych przez przewodniczącego za szczytem roku 25, a to dotyczy innych samych. Nie, no to już nie jest to, co czyli w zasadzie, w praktyce, kiedy taki materiał dotyczący zmiany budżetu trafi na 14, ustalony na 14 dni przed terminem sesji wynikającym z harmonogramu, przewodniczący przekazuje tylko materiały, czeka na kolejny termin, jak jest i ustawowy, i statutowy do inicjatywy uchwałodawczej innej. Czy w tym przypadku na co najmniej 7 dni przed terminem wynikającym z harmonogramu posiedzenia Rady. I wtedy, jeżeli wpływają te projekty, i grupy radnych, i prezydenckie, czy grup w tej chwili też z ustawy na taką inicjatywę przypisami, to następnego dnia, czyli w 7 dniu przed terminem sesji, przewodniczący już formuje jedno zawiadomienie, jeden porządek, wszystko porządkuje, jak w tej chwili, że mamy tych zawiadomień albo porządków kilka, troszeczkę to się wszystko nam komplikuje. Więc będzie gdyby jeden dokument, który będzie jednocześnie uprawniał radnych do tego, aby zwolnić się z pracy celem stawienia się na posiedzenie sesji. Taka jest propozycja tu ze strony redagującej ten statut, żeby ten ustęp 5 miał następujące brzmienie. Bez słowa zawiadomienie. Czyli materiały dotyczące zmiany budżetu. Czy sesje dotyczące sesji? Nie. Dobra, to już sesji wrzucimy, dlatego że nie będzie zmrożonej tej sesji. Zgłasza potrzebę podjęcia takiej uchwały. Ze statutu będzie zaopublikowany na przesłanie tego tej uchwały z materiałami
co najmniej 14 dni przed tym terminem, a siłą rzeczy przewodniczący będzie musiał na 7 dni przed terminem z harmonogramu ująć to w porządku, zwołać sesję. Nawet jeżeli miałby to być wyłącznie uchwały budżetowej, to do tego się to doprowadza, jest to ważne. Ale w praktyce wiemy, że to jest. Panie prezydencie, to chodzi o zwykłe uchwały? Mówimy o uchwale, która dotyczy zmian w tym budżecie i tutaj, żeby ona nie determinowała do zwoływania sesji, tylko do tego, żeby rady wcześniej tylko otrzymały. A zwołanie będzie tylko jedno zwołanie, które skonsultuje wszystkie terminy dotychczasowe składania projektu uchwały w ramach inicjatywy. Wracając do zapisu, czy ustęp 5 ma brzmienie. Materiały dotyczące zmiany budżetu przesyła się Rady najpóźniej w 14 dniu przed terminem sesji, czyli kolejny projekt uchwały w tym przedmiocie wpłynie do Rady na co najmniej 14 dni przed terminem sesji przewidzianym w harmonogramie posiedzenia. A po co to zmieniać? To uporządkowanie takiego semantycznego zapisu. Nie będzie tyle spotkań komisji? Będą. Bo to jest przewidziany harmonogramem przyjmowanym na każdy rok. Ale to będzie z przez to materiał. Ale zawiadomienie wraz z materiałami, to tak jak. Tak. Materiał. To, że tego. Jeżeli na 14 dni wpłynie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, to Państwo radni otrzymają do następnego dnia, załóżmy, czy na najpóźniej 14 dnia przed sesją. Jeżeli będzie wpłynie już ten podstawowy termin 7 dni na składanie inicjatywy, teoretycznie załóżmy, że byłby jedyny projekt, no to 7 dnia przed terminem sesji wyznaczony harmonogramem przewodniczący zwoła tylko w tym przedmiocie i też przekaże te materiały, no tutaj akurat nie będzie musiał przekazywać, bo już będzie skonsumowane te przekazania, samo zawiadomienie będzie. Czyli będzie zawiadomienie. Jedno zawiadomienie będzie tylko w czwartek poprzedzający czwartek sesyjny. Jedno. I jeden porządek. A nie tak, że będziemy po prostu coraz zmieniać ten. A czyli to będzie tydzień wcześniej? Tak. Czy mogą wpływać uchwały wcześniej, dwa tygodnie? Nawet 7 dni, nie 10. Z 10-dniowego terminu rezygnujemy po prostu tej zmiany. Czyli i radni, i grupy radnych, i grupy, wszyscy, i prezydent. Wszyscy mają jeden termin. Wygodnie, bo nie będzie wiele wrzucanych tych uchwał przed samą sesją. Dokładnie tak będzie z praktyki. To jest taki cel? Taki cel. Że najpóźniej w środę poprzedzającą, tydzień wcześniej, czwartek sesyjny, upływa termin do składania projektu uchwał przez wszystkie osoby mające inicjatywę ustawodawczą, co więcej uchwałodawczą, co więcej, również to jest termin, to sam jest terminem ustawowym dla grup radnych, czy dla prezydenta, który ma taką legitymację, aby w sensie zmusić przewodniczącego do ujęcia danego projektu uchwałodawczego. Więc ujednolicamy ten termin do składania projektu uchwał na co najmniej 7 dni przed terminem sesji wynikającym z harmonogramu. Czyli tylko materiały nie zawiązują. Budżetowe. Można i na sesji, jak ktoś nic nie zrobi. Na sesji również można wprowadzić projekt ze zgodą większości rozwiązań. To się nic nie zmieni. Bo to w statucie nie zmieniamy. Kto z Państwa radnych jest za zamieszczeniem tego zapisu we wspomnianej wcześniej treści? Komisja. O, pięknie, jednogłośnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Wydaje się, że przeprocedowaliśmy. Coś jeszcze wyszło? Przepraszam. Bo jeszcze tutaj, jeśli można. Zapytań, które są instytucją ustawową. A punkt
tutaj też jest określony termin na udzielenie tej odpowiedzi, na takie zapytanie, bo tutaj w ogóle to jest poza tym, tak jest samodobne. To mówimy tutaj o punkcie 5, który dotyczy wniosków i informacji. Dotychczas ten przepis brzmi w ten sposób, że... Że porządek obrad obejmuje w szczególności wolne wnioski i informacje. W praktyce mowa była o porządku wolnych wniosków i oświadczeniach. Teraz zrezygnowaliśmy jeszcze ustawowo z zapytań i interpelacji. To zostało wydane. Więc tu wypadało doprecyzować, że te wolne wnioski i informacje dotyczą wyłącznie radnych prezydentów. Więc tutaj jest taka propozycja, żeby jeszcze tutaj ten punkt uściślić i... Czyli jakby to pisać. Znaczy, obecnie brzmi to wolne wnioski i informacje, a jest to wolne wnioski i informacje radnych oraz prezydenta miasta. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to tutaj ustawodawca już w tej chwili tutaj wprowadza duże możliwości działania mieszkańców, też poprzez inicjatywę obywatelską, czy również udział w debacie o stanie to też. Ja bym na to nie zgodziła, bo mieszkańcy zawsze mają głos. Ale to są wolne wnioski i informacje. Zawsze i... były też dla mieszkańców, nikt nie odmawia. Ale nie wolne wnioski. Ale tutaj jest zapisane. Czy mieszkańcy cały czas pozostają. Radnych i prezydenta. Tak, ale. A dlaczego nie ma mieszkańców? Ale wnioski, wolne wnioski i informacje. Tylko te dwa rodzaje. Osoba spoza rady może zabrać głos na dotychczasowych zasadach. Dany punkt musi być merytoryczny. Ten punkt, wolne wnioski, informacje, no to nie może być jedyną taką płaszczyzną do składania jakichś reklam wręcz, czy informacji mieszkańców. Z drugiej strony, jeżeli jest potrzeba jakiejś debaty w tematach innych niż ujęte w porządku obrad, zawsze taką inicjatywę można zgłosić i umożliwić w danym merytorycznym punkcie udział mieszkańców. Bo tak to by wyglądało, że mieszkańcy mieliby możliwość zgłoszenia wszelkich nieokreślonych wniosków, informacji. Dobrze. Mogę zadać pytanie? Pani przewodnicząca. Pamiętam pani sytuację dotyczącą tych niepełnosprawnych na sesji. Jak złożyłam wniosek i pan przewodniczący prosił, żebym złożyła wniosek, żeby wolne wnioski i zapytania były na pierwszym punkcie, żeby to dziecko nie siedziało na tym wózku, tylko żeby sobie odjechali. I przepraszam bardzo, ja się w tej chwili nie zgodzę z panem, pani mecenasie, bo jeżeli przewodniczący każe mi wolne wnioski przełożyć na jedynkę i rada głosuje i daje w tym punkcie wolny wniosek mieszkańców, i to jest porządek, ja uważam. I wydaje mi się, że to powinny... Nie było punktu, panie mecenasie, żadnego stosunku do tych osób. Dlatego, że była uchwała budżetowa. Ja starałam się o środki finansowe na podjazd ten dla tych niepełnosprawnych w tym bloku. I miło, że było załatwione, ściągnąłem na sesję. Ja nie przeszkadzałam panu. Przeszkadza panu? No bardzo proszę się uspokoić. Dać mi się powiedzieć. I wówczas nie było możliwości w uchwale budżetowej dać im głos, dlatego przewodniczący poprosił mnie, żebym złożyła wniosek taki przed w porządku obrad, żeby dać im ten punkt jako pierwszy, żeby nie czekali. I tu się z panem nie zgadzam. Ogranicza pan w tym momencie tym właśnie zapisem wypowiedź tylko do radnych i prezydenta, a Rada Miasta, Rada, w ogóle Rada nie jest sama dla siebie, tylko dla ludzi. Nie zgodzę się z tym. My, mieszkańcy, my radni miasta występujemy w imieniu mieszkańców. I jak ja w tym punkcie w tej chwili tłumacząc, przypominając panu to zdarzenie, i to nie raz tak było, jak ja mogę zgodzić się na taki zapis, że tylko ograniczyć do radnych i do prezydenta? A gdzie są ludzie u nas w Lublinie? No to co, już całkiem wypędzić z sali, tak? Do Gosia tu nie chodzi.
zabranie głosu. Z mocy statutu przewodniczący musi uwzględnić w każdym porządku obrad. I mowa jest tak, że porządek obrad obejmuje w szczególności przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji. To musi być. Informacje przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta o działaniu podejmowanym w okresie międzysesyjnym. 3. Rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska. To wiadomo, że tego rozpatrzyliśmy. Tu mamy interpelacje i zapytania Rady oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Ta instytucja już w mocy ustawy nie będzie funkcjonowała. I piąte, wolne wnioski i informacje. No i właśnie. I tutaj to są granice do rady i pana prezydenta. Może tak zostać, jak jest. Dlatego, że statutowo głos osób z zewnątrz jest przypisany do konkretnego punktu porządku obrad, ale merytorycznego. Czyli proszę to zacytować. Paragraf 42 mówi tak. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając, zamykając dyskusję nad każdym z punktów. Dyskusja, czyli musi być jakaś merytoryka. Informacje i oświadczenia, czy tam wnioski, to nie są merytoryczne treści. Same sobie mówią, że wolne. No więc właśnie. Bez jakiejś dyskusji, żeby komuś ograniczyć możliwość wypowiedzenia. Ale niech pan mocno spojrzy. Ustęp 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, bo w zadanych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. To jest akurat porządkowe. 3. Rady nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady udziela głosu prezydentowi lub zastępcy po zgłoszeniu przez nich wniosku w tej sprawie. Czyli jest przywilej prezydenta i zastępców w każdym momencie. I tu jest ustęp 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym za zgodą Rady. Czyli tu jest sama. Czyli w 42. W 42 ustęp 5 jest instytucja, to dalej pozostanie do tego, które zostało tego zmieniane w tym naszym statucie. Jedynie co modyfikujemy, zobaczmy w punkcie 10 projektu, że tym właśnie paragrafem 42 ust. 5 kropkę zastępujemy przecinkiem, dodaje się zdanie w brzmieniu zastrzeżenie trybu określonego w artykule 22a ust. 6, 8 i 100 ustawy gminnym. Czyli zasada taka, jaka była, jest, obowiązuje, z tym, że tutaj musimy dać priorytet ustawie, która w całkiem innym trybie umożliwia zabieranie głosu w przypadku, jeżeli chodzi o debatę o stanie gminy. To jest już ustawa. To dodajemy. To dlatego takie zastrzeżenie rozumiem w statucie, że nie jest to sprzeczne, bo nie może być, ale tak informacyjnie z tym, co ustawa wręcz już dokładnie określa tryb zabierania głosu przez mieszkańców, ale dotyczy to uchwały o stanie gminy. 28a, to tutaj mamy, jeżeli Państwo sięgną do tej ustawy zmieniającą ustawę z 11 stycznia 2018, mieliście Państwo materiały, to tutaj jest cały tryb określony właśnie w ustępie 6-8, w jaki sposób mieszkańcy mogą zabrać głos na sesji w sprawie raportu o stanie gminy. Ja myślę, że w trakcie wypowiedzi każdy obywatel będzie miał prawo o coś zawnioskować, o coś poprosić. Czyli wypowiadając się w jakimś temacie, ja myślę, że będzie miał prawo. Wnoszę, proszę o to, aby to czy to. Więc, ale tu mamy konkretnie wolne wnioski i informacje. Wolne wnioski, sobie wyobrażamy,
Ja też ja żeby poprosił. Po pierwsze, wolne wnioski to bardziej słowo jest związane z tym, że to jest to poza, coś poza w ogóle porządkiem obrad, dlatego wolne są wnioski. A nie jest ono wolne. Bo sobie można wybrać, że ktoś przyjdzie. Ale skoro radna mi zwracała uwagę, że mi przeszkadza, to też z drugą stronę obowiązuje. No nie, to proszę mnie nie uświadamiać. To, że sprawa z niepełnosprawnymi była w ten sposób, dlatego, że to było w ogóle wyjęte z porządku obrad, związane z punktem, bo radna nie może sobie wprowadzać poprawek do budżetu, bo powinna już o tym dość wiele o tym wiedzieć. I dlatego było, można było to przez radną wygłosić w wolnych wnioskach i dlatego było konieczne te wolne wnioski, żeby sobie radna mogła powiedzieć, co chce sobie powiedzieć i dać było niepełnosprawne. A sprawa była sesja wcześniej załatwiona, więc w ogóle to było niejako nie chcę tego oceniać, ale moralnie to było chyba trochę niepoważne. Lepiej niech pan nie ocenia. Proszę pana odniesiąc. Wyobraźmy sobie sytuację, że dajemy wszystkim wolność. To też przyjdzie, nie wiem, pierogi zareklamowe, czy coś, to dochodzimy do jakiegoś poziomu absurdu. Nie można. Pierogi to wy w MPK teraz reklamujecie. Pierogi zostawmy na później, pan radny. Zastanawiam się nad jedną sytuacją. Taka mi taka sytuacja przyszła i nad tym się chwilę zastanowiłem. Otóż gdyby mieszkaniec chciał powiedzieć nam, radnym, przekazać pewną informację w trakcie obrad nad jakimś punktem i na przykład wyobrażam sobie informację na temat zanieczyszczenia czy szkodliwości pewnej inwestycji i chciałby nam, radnym, powiedzieć, przekazać tą informację. I zabierzemy, nie dopuścimy, zabierzemy mu prawo poinformowania nas o czymś. Dlatego zaczynam mieć wątpliwości, czy ten zapis nie jest troszeczkę takim. Wolne wnioski rozumiem, ale już informacje to już zaczynam mieć wątpliwości. Zabrać mieszkańcom możliwość przekazania nam pewnych informacji na sesji. Więc tutaj mam wątpliwość i proszę ewentualnie. Wolne wnioski są też bardzo ważne. Chociaż wątpliwość koleżanka podpowiada. Ale to jest przyszłoby z tym mieszkańców i każdy chciał informacji. Nie, jest jeden mieszkaniec, który w każdym punkcie. Ekspert do wszystkiego. Jeżeli chodzi o to, że w punkcie merytorycznym, to co tutaj naśnialiśmy. Jeżeli ktoś chce zabrać głos z publiczności na temat konkretnego punktu merytorycznego, to za zgodą Rady ma takie prawo. Jasne. A teraz mówimy o takiej sytuacji. Nie wiem, oczywiście merytorycznie. Więc właśnie, teraz jest pytanie. Jeżeli wpiszemy takie prawo, że każdy może zabrać głos i udzielić informacji w każdej sprawie, to jeżeli przyjdzie 50 osób i będzie każdy chciał poinformować o jakiejś sprawie, a będzie miał prawo. To będzie miał prawo statutowe. Co się takiego stanie? Właśnie, czy to nie sprawności działania Rady. Do tej pory ten zapis, wnioski, informacje był interpretowane jako wnioski, informacje Rady. Nie było żadnych wątpliwości. Teraz chodziło o to, żeby to doprecyzować w kontekście uchylenia zapisu odnośnie interpretacji zapytań Rady. Mamy. Żeby była sprawa jednoznaczna. Nie zmienia to faktu, że jeżeli po stronie radnego będzie potrzebne, aby jakaś osoba z zewnątrz zabrała głos w innej sprawie, niż punkt merytoryczny, aby taki punkt wprowadzić. Ale nie będzie to wolne wnioski informacji w rozumieniu paragrafu 37, kiedy będą wnioski albo informacje konkretnego czy konkretnej grupy obywateli w jakiejś tam sprawie. Tylko trzeba je określić. Bo że
bo to kij ma dwa końce. Państwo poprzez takie rozluźnienie powinni doprowadzić się funkcjonowanie prawne. Może trwać miesiąc. Panie mecenasie, panie, bardzo proszę. Do tej pory nie było paraliżu rady. Do tej pory był paraliż radnych, ponieważ odbierano się głos radnym i nie wyrzucano się uchwały, żeby nie doprowadzić nawet do dyskusji. Tak było. W tej chwili chcemy tutaj, komisja przymierza się do ograniczenia wypowiedzi mieszkańców. Ten jedyny punkt był zawsze wykorzystywany z możliwością, kiedy rada była zapracowana w ciągu dnia, z możliwością zabrania głosu na końcu. I zawsze przewodniczący z tego korzystał, że dawał głos mieszkańcom. Nie zgodzę się, żeby ograniczać. Raz, że w tym momencie wiele spraw, które przygotowują urzędnicy, nie jest omawiane z radnymi. Tak jak plany dotyczące dróg, które były kiedyś omawiane, mogłabym przytaczać wiele innych spraw, które można by było z radnymi omawiać, stawia się nas przed faktem dokonanym w ostatniej chwili. W ostatniej chwili my się dowiadujemy o rzeczach, o których pojęcia nie mamy, a coś się zadziało, a zespół się spotkał, a dlaczego radni nie były poinformowani. I w tej chwili chcemy w tym punkcie zabrać głos mieszkańcom, żebyśmy nie byli poinformowani jako radni, co mieszkańcy chcą nam przedstawić. I nie zgodzę się absolutnie w tym przypadku z panem, ponieważ można zabrać w każdym planie. Tak, rady dzielnic też mogą zabrać głos, ale to był punkt szczególny dla rad dzielnic też, gdzie zabierali głos i informowali o pewnych sprawach radę. Więc uważam, że w tym przypadku nie możemy ograniczyć wolnych wniosków i informacji do radnych i prezydenta. Ten punkt szczególnie należy się mieszkańcom, tak jak do tej pory było, i jestem przeciwna. Pan Gosiu. A kiedy mieszkańcy mogli mówić, kiedy chcą i co chcą? Kiedy? Panie radny, pan się do mnie nie odzywa, bo pan nie jest społecznikiem. Nie jest społecznikiem. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie lepiej zabrać wszystkie punkty, żeby się ludzie nie mogli wypowiedzieć. Już, jedna rzecz. Konstrukcja punktu brzmi... Ja sobie nie życzę takich sformułowań w stosunku do mnie, panie radny. Szanowni państwo, konstrukcja punktu brzmi: wolne wnioski i informacje radnych oraz prezydenta miasta. Taka konstrukcja nie wyklucza wypowiedzi... To proszę dopisać i mieszkańcy. To wtedy nie wyklucza. Ale mieszkańcy zawsze mają. Ale ja będę radny. Ja bym sam wniosek oddać pod głosowanie. Bo będziemy się doradzać. Szanowni państwo, dobrze, podaję pod głosowanie punkt w paragrafie 37 w punkcie 5 wolne wnioski i informacje rady oraz prezydenta miasta. Kto z państwa radny zgłosił za wniosek dotyczący poprawki? Jesteśmy w trakcie głosowania. Za sekundeczkę możemy zgłosić wniosek, ale w trakcie głosowania musimy przeprowadzić głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem takiego punktu? 3 głosy za, kto jest przeciw? 1 głos przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Punkt uzyskał wymaganą większość. Bardzo proszę, pani radna. Składam wniosek o dopisanie właśnie i mieszkańców. Panie mecenasie, z pewnego punktu widzenia. Jeśli taki zapis wprowadzimy do prawa miejscowego, to będzie wyglądało, że przewodniczący nie będzie mógł odmówić, ani rada nie będzie mogła odmówić w informacji każdemu, no to po co to w każdej sprawie. Po co to zmienia? Czyli 100 osób. Czyli dajmy na to prezydent, ale 1000 może przyjść. Czyli państwo nie chcą, żeby mieszkańcy... Ale jest biznik miejsc, co ma gościu. Podajmy to przepraszam, jedno pytanie. Przepraszam, głos ma pan mecenas, bardzo proszę. Nawet w ustawie o zmianie trybu ustawy zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania trybu obywateli publicznych. Czyli idea PPL udział społeczny jest zwiększyć między innymi działalności tego typu samorządu jak branż. Właśnie w tym, wcześniej mówiłem artykuł 22a, gdzie jest mowa o raporcie o stanie gminy.
ustawodawca sam widzi, że trzeba ograniczyć, doformalizować możliwość debaty nad tym, jeśli chodzi o sposób udziału mieszkańców. Bo jeżeli tego się nie zrobi, no to potencjalnie, mówię, może dojść do paraliżu w tym przypadku działania rady. Bo nawet tutaj to mamy tak, że żeby zgłosić swój udział, to musi mieć poparcie 15, odpowiednio wcześniej musi być zgłoszony. Cała procedura, właśnie samo ustawodawcę widzieli, że nie można takiego otwartego działania wprowadzić. Dlatego, tak jak pani przewodnicząca mówiła, ten zapis, który został w tej chwili przegłosowany, nie uniemożliwia. Nie zamyka drogi zabrać osoby z publiczności w konkretnej jakiejś sprawie za zgodą rady. Jeśli to będzie to poza punktami merytorycznymi, wymagałoby do wprowadzenia odpowiedniego punktu. Co nie znaczy, że nie może być takiego punktu. Panie mecenasie, ja wyjaśnienia przyjmuję. Ma pan rację, że w każdym punkcie, jeżeli tylko przewodniczący da rada da mieszkańcom, ale ten punkt był szczególny. Nie określał konkretnie, że tylko rada i prezydent, a w tej chwili chcecie określić, że rada i prezydent. Ten punkt, który wprowadzacie, jest ograniczeniem praw mieszkańców do głosu na sesji rady i to na samym końcu. Tak, proszę nie przerywać mi, bo ja mam w tym przypadku rację. Nie chcecie dołożyć i mieszkańców, dlatego że gdyby dało możliwości wszystkim na równo, mogliby zabrać głos. I to jest na samym końcu sesji, kiedy to się odbywało bardzo szybko. Nikt nie przedłużał tego. A teraz państwo zakreślają, że tylko radni i prezydent miasta, więcej nikt. I z tym się nie zgadzam. Dobrze, podając ten głosowanie wniosek, jest to wniosek formalny, pani radna? Tak. Może być to sformułowanie do sformułowania? Pani radna, bardzo proszę o sformułowanie wniosku formalnego do protokołu. Żeby zaraz, ja złożę taki wniosek. Punkt 5, wolne wnioski i informacje radnych oraz prezydenta miasta, żeby nie zmieniać w ogóle, żeby zostało brzmienie takie, jakie było dotychczas w statucie. Spróbuję zrobić. Czy przed chwilą została zmiana przegłosowana? To jest mój wniosek. Poddaję głosowanie wniosek pani Panowskiej o przyrzucenie pierwotnego brzmienia. Kto z państwa rady jest za przywróceniem do pierwotnego brzmienia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To jest samorządność tylko dla formy. Za daleko chyba. Za daleko idące. To jest samorządność ważna. Ale czy sobie wyobrażasz, że w Sejmie podobnie byłoby, że wchodzą obywatele każde i będzie składać wnioski, które chcieliście wpuścić. No a nie rado, czy sobie wyobrażasz? Na razie pani nie jest w Sejmie. Czy na Sejmie trzeba zasłużyć? Za kilka tygodni się działo. Tak, na korytarzu. Ale na tle, ale nie na sobą. Na sali nie zadawało. Na mandat poselski trzeba zasłużyć. Nie jesteśmy, zgadza się, w Sejmie jesteśmy w Radzie Miasta i też nie szanujemy mieszkańców. Właśnie dlatego, że szanujemy mieszkańców, to chcemy im przewidywać takie reguły postępowania, które będą stawiały mieszkańców w komfortowej sytuacji. Dobrze, dziękuję państwu. Wniosek. Informacyjnie chciałbym powiedzieć, że do tego dokumentu, aby skutecznie wniesiony do obrady, musi być jeszcze uzasadniony. Spoza już Coś jeszcze zostało na usług, jak się zastanowić? No jest jeszcze uzasadnienie, tak? Tutaj uzasadnienie będą wymogi prawne. No większość zmian wynika ze zmiany ustawy. Musimy niektóre przepisy
chociażby na przykład, że klub trzy osoby, nie? Że już tworzy, bo do tej pory nie było. Że wprowadzanie informacji, projektów przez obywateli. Określone ustawowo teraz co najmniej 300, a myślę, że my mamy uchwałę 1000. Więc to wiele jest przepisów, które wprowadzamy, bo ustawa uległa zmianie. Obligatoryjnie nakłada obowiązek zapisów ustawy. To już jest element uzasadnienia. No. Nie, że nie mamy takiego, że Uzasadnienie, ale o tym nie zgodzicie się z tym.
15. Tak jest, najpóźniej będzie do 15. Bardzo dziękuję. Komisji Rozwoju mamy nocą i mamy dwa piętra wyżej. Rozwój będzie na 8. Zapraszam Państwa na Komisję Rozwoju, również będę ja. Ja się spóźniłem, przyszedłem o godzinie 14.30. 14.45. Dobrze. Ja wpiszę sobie, jeżeli pan pozwoli, 14.45. Pół godziny opóźnienie. 14.35 tego roku. 14.35. No to ja przepraszam. Nie, tak. To było 45, a... Nie, byłem wcześniej. Nie. Było 14.35, a pani była około 14.40. 15.35, tak. Ja 20 minut się spóźniłem, przepraszam.